Dzień dobry. Nazywam się Agata Łakomska. Przyjechaliśmy tutaj ze wspólnoty chrześcijańskiej Królestwo Niebieskie z Gliwic. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć Wam świadectwo o tym, jak spotkaliśmy Boga. Bo wielu z Was jeszcze myśli pewnie, że Bóg to jest historia i coś, co już przeminęło. I w dzisiejszych czasach nie mówi się na ulicy, niestety, o prawdziwym Bogu. Ja Go poznałam dokładnie 4,5 roku temu na imprezie z klubu sportowego. Nie poznałam Go w kościele katolickim, mimo tego, że uczęszczałam do Niego przez 20 lat. Odmawiałam różne formułki religijne, brałam udział we wszystkich sakramentach kościelnych, jednak o Bogu nie wiedziałam nic. Miałam obraz Boga, który wisi na krzyżu, Jezusa, który wisi na krzyżu i tyle o Nim wiedziałam. Wiedziałam, że muszę pokutować i odmawiać pokutę u księdza w kazalnicy. A prawda jest taka, 4,5 roku temu poznałam tą prawdę, że Jezus wszystkie grzechy moje wziął na krzyż. I kiedy to usłyszałam tą prawdę, tą jedną prawdę, że On za mnie umarł i za mnie poniósł każdy mój grzech i ja już nie jestem niczemu winna i cokolwiek zrobię w życiu, to On mi to wszystko wybaczył, to mnie uwolniło i to doprowadziło mnie do miejsca, w którym chciałam Go poznać. Chciałam poznać prawdziwego Jezusa. Kim On w takim razie jest, skoro religia okłamała mnie i przedstawiła mi nieprawdziwy obraz Boga? Zaczęłam szukać prawdy. Kim On jest? Zaczęłam czytać Słowo, spotykać się z ludźmi, którzy wiedzą już coś więcej o tym Bogu. I okazało się, że kolejne kłamstwo, które gdzieś mi religia wmówiła, że mam nosić swój krzyż, ponieważ jestem chora, ponieważ jestem niepłodna, ponieważ mam policystyczne jajniki i nigdy nie zajdę w ciążę, a okazało się, że Bóg ma inne zdanie w ogóle na ten temat. Bóg na krzyżu poniósł każdą chorobę i grzech. Kiedy to usłyszałam, kiedy usłyszałam, że Bóg poniósł każdą chorobę i poniósł też moją chorobę, kiedy ja w to uwierzyłam, to zaszłam w ciążę. Dzisiaj mam 3-letniego syna i jestem w drugiej ciąży. Dzięki Bogu, dzięki temu, że poznałam prawdę. Nie dałam się okłamać religii, która mówi, że musisz nosić swój krzyż, aby być lepszym człowiekiem. Nie dałam się okłamać temu, że mam księdzu spowiadać się z moich grzechów, ponieważ Jezus poniósł każdy grzech, poniósł twój grzech i mój grzech. Nie jesteś niczemu winien. Jeżeli uwierzysz w to, że Bóg umarł za ciebie osobiście, że poniósł każdy twój grzech, cokolwiek dzisiaj zrobiłeś, czy ukradłeś, czy kogoś zabiłeś, cokolwiek zawiniłeś w swoim życiu, to wiedz, że możesz być wolny od tego dzisiaj. Możesz być wolny od każdej choroby, od każdego grzechu, cokolwiek ci ciąży. Czy jesteś dzisiaj w depresji, czy jesteś rozwodnikiem, czy jesteś chory, to możesz być dzisiaj wolny, tak jak ja. Ja jestem zdrowa, nie choruję już, chociaż nie miesiączkowałam przez 7 lat. Jako nastoletnia dziewczyna dostałam jedną miesiączkę, a później już nic. Brałam mnóstwo leków, różnych hormonalnych, żeby wywoływać u mnie miesiączki, żebym w przyszłości mogła zajść w ciążę. Lekarze na mnie wyrokowali, że nigdy nie będę miała swoich dzieci, chyba że poddam się zabiegowi in vitro. I ja szukałam prawdy, szukałam rozwiązania, bo nie chciałam żadnego zabiegu in vitro. I wtedy właśnie, 4,5 roku temu, przyszedł do mnie człowiek, który mi powiedział, że nie muszę być chora, że jest coś więcej, że jest prawda, że zostałaś okłamana, że religia powiedziała ci coś nieprawdziwego, a prawda jest taka, że Bóg, Jezus Chrystus w ciele, jak tutaj był 2000 lat temu, umarł za mnie, za moją chorobę, poniósł ją na krzyżu i ty możesz być zdrowa dzisiaj. Uwierzyłam w to i mam 2 dzieci, dzięki Bogu. Jeżeli ty chorujesz na coś, możesz być uzdrowiony, bo Jezus powiedział, że będziecie kłaść ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni w imieniu moim. I my dzisiaj się modlimy o chorych i ludzie zostają uzdrowieni. Modliłam się jakiś czas temu o panią, która miała tętniaka. Tętniak zniknął. Możesz być zdrowy w jednej chwili, jeżeli tylko uwierzysz w tego Boga, prawdziwego Boga, który tutaj chodził 2000 lat temu, który wyrzekł się boskości, chodził po ziemi, uzdrawiał chorych i głosił o Królestwie Niebieskim. Głosił to, że możesz być zbawiony, jeżeli uwierzysz we mnie. Jezus poszedł w ciele do nieba. Możesz być zbawiony, jeśli uwierzysz w to, że umarł za ciebie i zmartwychwstał 3. dnia i siedzi teraz po prawicy Ojca. Jeżeli uwierzysz w tą prostą prawdę i przyjmiesz Go do swojego serca,
przestaniesz wierzyć w kłamstwo tego świata, a zaczniesz wierzyć w prawdę i uznasz go swoim Panem, nie diabła, nie te kłamstwa, które mówi ten świat, ale jeżeli uznasz Jego jako prawdę i wyznacznik swojego życia, możesz być zbawiony, już teraz możesz mieć tą pewność. Bo żadnymi uczynkami, niczym sobie nie zasłużysz na Bożą miłość, bo ona jest dostępna dla Ciebie od ręki. Nic nie jesteś w stanie zrobić, żeby przypodobać się Bogu. Ale musisz się z Nim pojednać, musisz powiedzieć Mu tak, do swojego serca, w swoim sercu musisz Go uznać jako swojego Pana i Zbawiciela. Musisz uwierzyć, że to On jest ostateczną prawdą do Twojego życia, a będziesz zbawiony już teraz.